Dzień dobry Państwu, Eliza Michalik, Onet Opinie, mecenas Łukasz Hojniak, którego zamierzam gdzieś bardzo mocno przepytać z obowiązującego prawa, bo od jutra maseczki. To jest dzisiejszy nasz gość. Dzień dobry. Dzień dobry. No i panie mecenasie, rację mają ci, którzy stosują się do obostrzeń i będą nosić maseczki, czy rację mają ci, którzy mówią, nie będę nosić maseczek, bo to jest niezgodne z prawem i rząd mi nie ma prawa tego nakazać. Od jutra nawet w przestrzeni publicznej obowiązkowo. To jest... O tyle trudne pytanie, że tu się dwie racje ścierają. To znaczy z jednej strony jest tak, i co do tego nie mam większych wątpliwości, że szereg ograniczeń, które są wprowadzane, je trzeba zawsze analizować indywidualnie, więc to nie jest też tak, że można do wszystkiego przyłożyć taką samą miarę i powiedzieć zawsze jest taka sama odpowiedź. Ale co do zasady, te ograniczenia, które dosyć silnie wkraczają w nasze wolności, one są narzucane rozporządzeniem. I to o tym się mówisz od dłuższego czasu. O tym ostrzegaliśmy jako prawnicy, jeżeli mogę tak powiedzieć, na początku pandemii, kiedy te rozporządzenia były wprowadzane. Sądy dzisiaj powoli zaczynają w tym kierunku orzekać. To znaczy, no i często orzekają, że nie trzeba nosić mask. Inaczej. Sądy nie mówią, że nie trzeba. Sądy mówią tyle, że jest to obowiązek, który nie może spotkać się z sankcją w postaci na przykład mandatu wykroczeniowego. To jest trochę co innego. Czyli można wprowadzić może ewentualnie taki obowiązek, ale trudno jest egzekwować tą sankcję w postaci mandatu, czy też ewentualnie dalej idące te kwestie sanitarne i prawo administracyjne, czyli sanepid, te słynne kary administracyjne 10 tysięcy i czyli więcej. Czyli mogę jutro nie zakładać maseczki? Ale, no zaraz, ale, bo ja zacząłem sobie powiedzieć od tego, że są dwie racje, które się ważą. Tak? Tak. Ta druga racja to jest kwestia tego, że jak obywatel, jako człowiek przytomny wiem o tym, że te maseczki są potrzebne. I nie mogę powiedzieć, że nawet jeżeli to prawo jest ułomne, to będę rekomendował, żeby akurat w tym miejscu państwo testować z tego, jak jest w stanie to prawo wyegzekwować, tylko może jednak w imię odpowiedzialności za nas wszystkich, za słabszych także, a jako społeczeństwo odpowiadamy też za słabszych. Chronimy się nawzajem. Powinniśmy te maseczki nosić, bo nawet jeżeli nam się nic nie stanie, to może stać się komuś, kto tą chorobę przejdzie o wiele poważniej. I ostatnia uwaga. Ja mówię to z wielkim bólem, bo o ile można byłoby jeszcze wytłumaczyć rząd, chociaż ja jestem przeciwny takiemu łaskawemu podchodzeniu do rządu, bo on ma całą administrację, całą aparaturę, więc powinien sobie radzić się z przygotowywaniem aktów prawnych i nie popełniać takich błędów. Ale załóżmy, że w marcu się wszyscy uczyliśmy nowej sytuacji, że to na nas spadło jak grom z jasnego nieba, nikt nie wiedział, co sobie, jak to ma dalej działać, tak? Jak sobie poradzić z tą nową sytuacją. Ale mamy październik. I jeżeli dalej powielane są te błędy, mimo że sądy czyli wytykają... te błędy to rozporządzenia, tak? I jakby takie wprowadzanie tych ograniczeń przy już pojawiających się orzeczeniach sądów, które to kwestionują, gdzie sędziowie też mówią, że oni nie orzekają o tym, że maseczek nie trzeba nosić. Tylko oni wbrew temu mówią wprost, że oni uważają, że trzeba je nosić. Tylko że oni nie mogą jako sąd, który orzeka w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. To nie jest sędzia Iksiński czy Kowalski, tylko zawsze zanim stoi maseczek Pospolitej Polskiej, to ten sędzia nie może karać na podstawie prawa, które jest wprost niezgodne z ustawą zasadniczą. No to jak to, panie mecenasie, powinno wyglądać tak w 100% legalnie i prawidłowo? No jeżeli miałby wyglądać w 100% prawidłowo i legalnie, to my powinniśmy już jakiś czas temu wejść w stan nadzwyczajny. To jest w ogóle pierwszy stan kwestia. Wyjątkowy. Stan klęski żywiołowej. Bardziej bo to dwie różne rzeczy, a ta różnica nie jest tylko semantyczna. Tak. To jest także kwestia jakby zakresu ograniczeń, które na nas są narzucane. Przy czym te ograniczenia, które na nas zostały już narzucone, de facto odpowiadają tym ograniczeniom, które korespondują ze stanem klęski żywiołowej. I my de facto w tym stanie faktycznie cały czas się poruszamy z mniejszym lub większym natężeniem, jeżeli chodzi o te ograniczenia. Czy słusznie, to się dzisiaj postawia znak zapytania, czy ta liberalizacja była zasadna w lipcu, no ale to już jest inna zupełnie i w sierpniu i to jest zupełnie inna kwestia. Natomiast jak mnie pani pyta, pani redaktor, o to, co powinno być zrobione, żeby to rzeczywiście od strony legalnej wyglądało tak, jak byśmy chcieli, to powinno to być przeprowadzone przez stan nadzwyczajny. Tylko no jak pani pewnie doskonale wie, to by oznaczało, że my de facto mielibyśmy zupełnie dzisiaj inną rzeczywistość, nie tylko społeczną, ale także i polityczną. Jestem prawnikiem, ale polityczną w tym znaczeniu, nie przesądzając, jakby się dalej potoczyło, że te wybory prezydenckie, które były, by się po prostu nie mogły odbyć. No ale pojawiły się już pierwsze głosy nie tylko o stanie klęski żywiołowej, ale też o stanie wyjątkowym po prostu, który wprowadzono już w niektórych krajach Unii Europejskiej. I
no, zaczęłam się zastanawiać, jakby to miało wyglądać, bo w 4 tarczach antykryzysowych rząd bardzo mało zawarł rozwiązań dotyczących pomocy przedsiębiorcom, a zawarł bardzo dużo rozwiązań dotyczących ograniczania praw obywatelskich. I szczerze mówiąc, jak czytam o stanie klęski żywiołowej, który też umożliwia zawieszenie części praw obywatelskich, ale tym bardziej jak czytam o ustawie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego, który też teoretycznie wchodzi w grę, no to jest po prostu makabra i w tym momencie uświadamiam sobie, że wielu obywateli nie ma zaufania do państwa i do władzy, że ona nie wykorzysta sytuacji politycznie, nie do pomocy ludziom. I to jest, czy to jest problem? To jest mnóstwo problemów w pani wypowiedzi. Po pierwsze tak, nie skoncentrujmy się na tym, jakie stany są wprowadzone w innych krajach, bo rzecz w tym, co one w sobie niosą. Nazwa jest mniejsza nazwa. U nas, jeżeli chodzi o Polskę, to raczej byłby stan klęski żywiołowej, przy tym się będę upierał. Stan wyjątkowy byłby nadużyciem. My nie mamy do czynienia z zagrożeniem bezpieczeństwa i ładu państwa, a to jest de facto stan wyjątkowy. Mamy do czynienia z siłą zewnętrzną, naturalną, nieprzewidywalną, która nam destabilizuje funkcjonowanie społeczeństwa. Czyli klęska. I to jest klęska żywiołowa, tak. I to, oczywiście ja to upraszczam, ale to do tego się sprowadza. I czym nam to grozi? I to nie tyle nam grozi, tylko tak naprawdę to normuje tą rzeczywistość, w której się znajdujemy. I teraz ja do tego zaraz wrócę, ale ważna kwestia, owszem, do władzy Polacy zawsze mieli ograniczone zaufanie, mówię to z bólem. Władza sobie też ciężko często pracowała na to, żeby to zaufanie do niej ograniczone mieć. I to każda władza, żeby być uczciwym. Jedna bardziej, druga mniej, ale żadna władza tutaj bez winy nie była. Tak. Natomiast jeżeli my chcemy jednak patrzeć na przyszłość, nie tylko zamykać się w tym, co nam nie wyszło, nawet ostatnio, ale by patrzeć na tą przyszłość naszego kraju, to raczej trzeba by było budować to zaufanie i mieć takie przekonanie, że no, będziemy się poruszali w granicach prawa, czyli te ograniczenia, które będą wprowadzone w ramach stanu nadzwyczajnego, stanu klęski żywiołowej, będą rzeczywiście limitowane tym, na co prawo pozwala. Przy czym, żeby było jasne, my faktycznie, powtarzam to raz jeszcze, w dużej mierze w ramach takiego właśnie stanu klęski żywiołowej funkcjonujemy, tylko nie mamy tego, co jest tak nie naprawdę... Nie ma podstawy prawnej. I nie mamy tego, co się z tym wiąże, czyli nie mamy jakby refleksu ograniczeń, a zatem rekompensaty za to, jakie szkody poniesiemy z uwagi na to, że nam się ogranicza także na przykład działalność biznesową. Przecież to jest problem wciąż realny. Przypominam, w strefach czerwonych działalność gastronomiczna będzie musiała być zamknięta teraz o godzinie 22. No jeżeli ktoś sobie zdaje sprawę, jak funkcjonują strefy gastronomiczne, zwłaszcza w dużych miastach, to wie doskonale, po 22. że tam się życie zaczyna po 22. I zarabia się. I na tym się zarabia. I to tak jest. No jeżeli wiem, jak wygląda Warszawa, Sopot czy Kraków, to mówię to otwarcie, że to nie jest tak, że o godzinie 22 idą spać, tylko to jest ten moment, kiedy tam się najwięcej ludzi zaczyna gromadzić. I te lokale przestają zarabiać. I teraz do kogo ci właściciele mają mieć roszczenie, bo państwo mówi, no zaraz, hola, hola. Do nikogo, bo nie ma żadnego wyjątkowego. Przecież my wam ograniczamy prawo działania, ale wszystko jest okej. Okay. I to jest tak naprawdę, wbrew pozorom, właśnie nie nazwanie rzeczy po imieniu, to jest budowanie takiej nieufności do państwa, bo taki przedsiębiorca ma pełne prawo czuć się przez państwo oszukiwany. I to oszukiwany w sposób, przepraszam za wyrażenie, bezczelny. Znaczy taki, gdzie wszyscy wiedzą, co się dzieje, ale na pytanie... gdzie chcielibyśmy uzyskać rzeczową odpowiedź, władza odpowiada pomidor. Ale ja bym jeszcze wróciła do tego zaufania do państwa, bo pan mnie trochę zaskoczył. Czyli co, jeżeli jest rząd, który nie rządzi od pół roku, tylko rządzi od paru lat, rządzi drugą kadencję i właściwie nie było przypadku, żeby nie oszukał obywateli i nie wykorzystał sytuacji na swoją polityczną korzyść i żeby nawet... akty prawne służące zabezpieczeniu takiemu zdrowia publicznego, żeby ich nie wykorzystał do ograniczenia praw obywatelskich, to przepraszam, to na jakiej podstawie, pytam jako obywatelka, teraz ja mam ufać? Bo pan mówi, nie no, ale to co było, to było, znaczy, to nie było 100 lat temu, to było parę miesięcy temu. Nie, ale to co zdradził cię, wiesz, 10 razy, ale nie, odłóż to, ufaj mu. Ja jednak uważam, że zaufanie musi mieć zawsze jakąś podstawę. Czy jak obywatele mają ufać? Czego oni się mają uchwycić? Trochę się nie zrozumieliśmy. Czego? No już, właśnie. Już tłumaczę. Do tego wracam, żeby to wyjaśnić. Już tłumaczę. Ja powiedziałem wyraźnie, że to, co robiła władza w ciągu ostatnich lat, też budzi mój ogromny sprzeciw. Moja wypowiedź, że musimy budować na przyszłość, oznacza nie mniej, nie więcej, tylko tyle, że wbrew temu, co ta władza także, myślę, często ma zakodowane w własnym politycznym DNA, to ona jednak przeminie. Każda władza kiedyś przemija. To wbrew pozorom każda. Nie ma takiej władzy, która trwała wiecznie. Jeżeli wierzymy w coś nadprzyrodzonego, to ta władza może trwać wiecznie. I co my możemy obywatelsko zrobić? Natomiast
to, czego ja się domagam jako prawnik, to wbrew pozorom nie jest to, żeby pani redaktor i inni, także ja, zaufali, pozwalając na to, żeby wprowadzić dalsze ograniczenia, bo powtarzam, one już są. Ja się domagam tego, żeby władza wzięła odpowiedzialność za te ograniczenia, które wprowadza. Czyli żeby powiedziała, że skoro je wprowadza, to także będzie rekompensowała szkody, które są z tym związane. Bo tarcze to jest zupełnie inny problem, bo za chwilę się pojawi taki argument, no ale myśmy dali pieniądze osłonowe. Pieniądze osłonowe były dawane z uwagi na to, żeby zachować ciągłość gospodarki, a bardziej po to, żeby nie było nagłego szoku w jednym momencie, bo to, że ta gospodarka tąpnie, to wszyscy wiedzą. Nie jestem ekspertem w tym zakresie, ale jak czytam sprawozdania i słucham wypowiedzi, to eksperci tak się generalnie wypowiadają. Podają różne przyczyny, ale tak się stanie. To miało na celu wydłużenie tego procesu i spłaszczenie. Tak samo jak kwestia związana z tym, ile osób przyjmujemy do szpitali. Natomiast tego, czego nam brakuje, to brakuje nam przyznania, że mamy ten stan nadzwyczajny obecnie, a to by otworzyło drogę odszkodowawczą. Więc ja wbrew pozorom nie postuluję tego, żeby ta władza dostała do ręki coś więcej w zakresie ograniczeń. Na stan wyjątkowy odpowiedziałem wyraźnie nie, że bo nie. To byłoby więcej. Tak. Nie, bo tu nie widzę żadnej czyli podstawy. Czyli stan wyjątkowy, powiedzmy to jasno, to byłoby za dużo. Za dużo, bo to by oznaczało na przykład to, że mogłaby władza ograniczać działalność mediów. No bo premier miał taką wypowiedź parę dni temu, że rozważamy wprowadzenie stanu wyjątkowego. Ja dokładnie jak przeczytałam tą wypowiedź, sięgnęłam do ustawy o stanie wyjątkowym. I zaczęłam się zastanawiać, czy pan premier się przejęzyczył, to znaczy, czy on powiedział stan wyjątkowy tak potocznie, mając na myśli ten stan nadzwyczajny klęski żywiołowej, czy rzeczywiście wyjątkowy. I jak poczytałam sobie o tych uprawnieniach na przykład stanu wyjątkowego, no to przyznam, tak, że zimno mi się zrobiło. Powiem tak, pan premier niejednokrotnie dowiódł, że dość elastycznie operuje słowem. Jeżeli chodzi no tak brzmiało to potocznie, więc pomyślałam, że może miał na myśli co innego niż powiedział, chociaż tutaj należałoby być Znaczy, my byśmy oczekiwali od tego, że prezes Rady Ministrów, wychodząc na konferencję, zakomunikuje to, co ma wystudiowane i ma opracowane w ramach zespołu, który za nim stoi. Ja też tak rozumiałem, mimo że była to wypowiedź wiecowa, ja też tak rozumiałem wypowiedź lipcową dotyczącą tego, że wirus jest w odwrocie. Bo zakładam, że nawet jeżeli rozumiem rolę polityka i jest to jego święte prawo, żeby przekonywać do oddania głosu na kandydata, którego on popiera, ja mu tego wcale nie zabieram, ale on zawsze musi o tym pamiętać, występuje nie jako Mateusz Morawiecki, tylko jako prezes Rady Ministrów. Jego słowa są zawsze słuchane. Więc jeżeli on wypowiada takie słowa, ja zawsze ufam, że wie, co mówi. Niemniej jednak ilość sytuacji, w których powiedzmy sobie następował nagły odwrót od wcześniej głoszonych koncepcji, do tej pory była już tak duża i co jest właśnie bolesne, nie to jest problemem, że się władza myli, bo to są ludzie. Ja nie mam z tym kłopotu, że premier by wyszedł i powiedział, nie miałem racji w lipcu, tylko problem polega na tym, że zamiast to przyznać, to władza, nie chodzi tylko o premiera, ale w ogóle władza próbuje nam wmawiać, że właściwie cały czas ma jasną, konsekwentną wizję tego, co dalej robić i że nigdy te koncepty się nie zmieniały, a tak po prostu nie było. I to buduje też tą niepewność prawną, o której rozmawiamy, tak? Bo te szarpanie się wewnętrzne władze przekłada się potem na to, co ta władza nam dyktuje poprzez akty prawne, które przyjmuje i formę tych aktów prawnych. I tak naprawdę zaczyna się to koło zamykać, czyli od tej niepewności, braku jakiejś, jak widzę, przewidywalności tego, co dalej, my też w to wpadamy, no bo my jesteśmy zależni od tego, co nam władza spisze w prawie, które ustanowi. Czyli na koniec, praworządny obywatel, mimo że może mieć rozliczne wątpliwości co do praworządności nawet tych aktów prawnych, powinien się stosować grzecznie z troski o zdrowie publiczne i z takiej obywatelskiej odpowiedzialności. Tak, aczkolwiek nigdy nie zapominać i nigdy nie dawać przyzwolenia na to, żeby takie praktyki miały miejsce i nie mówić, że tak powinno być. To zawsze powinno się spotkać z oceną negatywną, dlatego że władza, która nawet pod szczytnymi hasłami, dziś zaczyna się od haseł szczytnych, jutro mogą być już wcale nieszczytne, idzie na skróty. To jest władza, która jest dla obywateli zawsze w konsekwencji władzą niebezpieczną. A jeszcze takie pytanie ode mnie, już takie nawet prywatne. Chodzę po Warszawie dużo, spaceruję po centrum i widzę, że policja non-stop spisuje ludzi. Wystarczy, że pojawi się gdzieś grupka ludzi z jakąś tabliczką. Ja często nawet nie wiem, czego ta tabliczka dotyczy, bo nie widzę, nie pod, czy to jest LGBT, czy protestujący rolnicy, ale widzę, że od razu jak spod ziemi wyrasta policja, której w Warszawie, proszę państwa, jest bardzo dużo, nigdy tyle nie było, i natychmiast spisują. Mają prawo tak po prostu sobie podejść i spisać? Nie mają, dlatego że
legitymowanie, do którego tutaj dochodzi, ono nigdy nie powinno być legitymowaniem, które jest pozbawione faktycznej podstawy. Co jest faktyczną podstawą dla policji? No wtedy, kiedy policja podejrzewa i ma to uzasadnione podejrzenie, że dana osoba może popełnić wykroczenie lub popełnia wykroczenie lub inne, nie daj Pani Boże, przestępstwo. Czyli to, że sobie ktoś stoi w grupce w maseczkach nie, dwóch, trzech osób, a nawet coś demonstruje. Nie, dlatego, że jeżeli ja sobie stoję i nikomu nie przeszkadzam, nie naruszam prawa i moje zachowanie nie zdradza, że mogę naruszać prawo, to ja odbieram takie legitymowanie nie jako wykonywanie ustawowych obowiązków policji czy ustawowego uprawnienia policji, ale jako po prostu szykanowanie ja obywatela. Ja mogę wtedy odmówić? Podejdzie policjant i powie dowód, a ja powiem nie. I znowu, to jest większy problem. Uważam, że nie powinna pani odmawiać, dlatego że policjant skoro prosi, trzeba to polecenie wykonać, ale uważam, że sądy, które kontrolują także czasami zatrzymania, bo te często idą dalej zatrzymania, powinny w tej materii wypowiadać się krytycznie i zresztą wypowiadają się krytycznie. I to jest też niepokojące, że policja nic sobie z tego nie robi. Ja przypominam, że non-stop pojawiają się, nawet dzisiaj się pojawiły informacje o kolejnych zatrzymaniach uznanych przez sąd za niezasadne. Tak? To są najczęściej zatrzymania policyjne, a one się powtarzają. Więc to jest też niepokojące, że organ władzy, jakim jest policja, nie słyszy tego, co wynika z orzeczeń. Nawet jeżeli te orzeczenia dotyczą całej policji jako takiej, tylko konkretnego zdarzenia, to przecież przekaz i ocena pewnego sposobu działania jest jednoznaczna. Mecenas Łukasz Chojniak, musimy niestety kończyć rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I Państwu także dziękuję i widzimy się za 2 tygodnie w Onet Opinia.